Nasz mózg jest tak cudnie zbudowany, że wszystko się ze wszystkim łączy. W tym naszym mózgu, oprócz tej naszej świadomości, która podobno tam gdzieś w środku istnieje, jest jeszcze podświadomość, jest jeszcze nadświadomość. Może być wiele świadomości. Ten nasz mózg posiada niezwykłe możliwości. Posiada nawet neurony bliźniacze. Bliźniaczy neuron, jak posiadam bliźniaczy neuron, to znaczy, że jestem w stanie odczuć to, co myśli, co mówi, co czuje druga osoba. I ten neuron bliźniaczy powoduje, że ja jestem w stanie natychmiast się zdenerwować, kiedy ktoś do mnie powie podniesionym głosem. Bo jak powiedział podniesionym głosem, to mój neuron bliźniaczy mi mówi, jest zdenerwowany. I co ja odpowiadam? Odpowiadam też podniesionym głosem, bo ja mam neuron bliźniaczy. I jakoś tak dziwnie to w tym mózgu jest połączone, że kłótnia, jak się zacznie, to nie może zostać przerwana po dwóch, po trzech sekundach, po jednym zdaniu, tylko dopiero wtedy jest przerwana, zakończona, kiedy obydwie strony powiedziały sobie wszystko, co chciały wypluć i mogą teraz pokoju strzelać focha przez następne kilka godzin lub dni, albo i tygodni. Dzięki neuronom bliźniaczym. To znaczy, oprócz neuronów bliźniaczych, niektórzy posiadają coś takiego, co się nazywa dorosłość. Dojrzałość. Dojrzałość to znaczy, że są w stanie dojrzeć do czego prowadzi taka rozmowa. I nie muszą doprowadzić do stanu, w którym konieczny jest foch lub przepraszanie. I w roku 2018 życzę wam, żeby wasza dojrzałość była w stanie rozdzielić waszą dojrzałość od neuronów bliźniaczy i żebyście byli w stanie zapanować. Życzę wam w tym nowym 2018 roku, aby wasz umysł był w stanie sobie wyobrazić, do czego prowadzi to, co robisz w tym momencie. Ta twoja obrona, twojego poczucia własnej wartości. Może nie na tym wartość polega. Bo może wartość polega na tym, że warto się do kogoś uśmiechnąć i powiedzieć: kochanie, a może cię główka boli, może cię herbatki zrobić, może cię przytulić. Kochanie, można co innego też zaproponować, nawet ciasteczko. I życzę wam, by 2018 roku dojrzałości. Życzę wam, żebyście złożyli w całość elementy, które tworzą szczęście.